Cześć. Jeśli nie chcesz być śledzony przez korporację Google, skorzystaj z mojej krótkiej wskazóweczki. Google zbiera o nas informacje o tym, co przeglądamy, gdzie przeglądamy, generalnie co robimy, korzystając z ich wielu, wielu usług. Pomaga to też ulepszyć świadczone dla nas usługi oraz zintegrować je w całość, jednak może nam umniejszyć nasze życie prywatne, co jest oczywiste. I może też być obiektem handlu. Informacje bowiem są dziś bardzo cenną rzeczą, cennym towarem. Tak, zwyczajnym towarem. Aby chociaż częściowo mieć kontrolę nad zbieranymi informacjami, przechodzimy na stronę google.com lub pl /history. I możemy tutaj znaleźć naszą historię, którą przed chwilką włączyłem i dla testu wyszukałem 3 hasła. Jak widzicie, jest wyszukane hasło i strona, którą odwiedziłem po wyszukaniu. Mogę usunąć pojedyncze elementy, mogę też przeglądać poszczególne działy, ale jeśli chcę wyłączyć całkiem, przechodzę w ustawienia, usuwam całą historię, potwierdzam chęć usunięcia i dodatkowo wyłączam historię. Historia online jest wyłączona. Teraz Google już nie zapisuje gromadzonych przeze mnie informacji, jedynie są tutaj dostępne tylko zakładki, które sobie wcześniej zapisałem i które są też na przykład dostępne na innych urządzeniach po zalogowaniu na konto Google, na przykład w smartfonie. Dzięki, kliknij łapkę w górę.